Starosielskie baśnie, legendy i bajania. Czyta Mariusz. Wysrywy z dnia 7 sierpnia, środa. Pierwszy poranny film pod tytułem Aron zostaje na szkolnej. Nudy jak we włoskich erotykach. Pies łazi po podwórku. Aktorzy komentują jego zwyczaje. Zabawy jabłkami, tarzanie po trawie, karmią psa filetami śledziowymi w puszce. Delikatne wspominki z Wilkowa na temat Azora, królików przerabianych na paszteciki. Jedyna względna opowieść to ta, jak Krzysiu od dziecka uprawiał rolę. Dyrektor szkoły wpisywał mu obecność na lekcjach. Krzysiu z rodzicami jechał w pole, potem koleżanka przynosiła mu zeszyciki. Krzysiu przepisywał lekcje, uczył się wieczorami, a odpytywał jego dziadek ze strony mamusi, Antoni Bykowicz. Krzysiu musiał się uczyć się, żeby nie było wtopy dla całej szkoły, a szczególnie dla dyrektora. Bo jakby kuratorium przyjechało, a on nic by nie umiał, a przecież obecności miał wszystkie, to byłoby nieciekawie. Statyw redaktor chwali się Krzysiowi, że on Arona już nie ma. A dlaczego? Bo tak piszą, debilizm jebany. Nie czytajcie tych wysrywów. Drugi film i ciąg dalszy opowieści z Wilkowa. O warchlaczkach, o maciorkach, o czarnulce, która dawała całe wiadro mleka. 12 litrów. A kiedyś uciekła w kukurydzę, a za nią reszta stada. Najciekawsza opowieść o tym, jak Krzysztof z bańki 20-litrowej odlał niedużo, czyli 5 litrów mleczka i dolał wody. Mleczarz się połapał, a dodatkowo po chwili dojechał kontroler z Kętrzyna. Zmierzył miernikiem mleczko i nie przeszedł szwindel, choć Krzysztof zachęcał mleczarza, by urobić kontrolera. Wódki mu damy do kieliszka, by nie widział na ślepaki. Krzysiu nawet chciał kobyłką jechać po samogon. Niestety skończyło się tak, że rozcieńczone mleczko wypiły świnki, a tatuś dał baty dupci Krzysiowej. Panowie dają instruktaż na sucho, jak doić krówki i dzielą się wspólnym zabawnym wspomnieniem. Jak to się krowy derką przykrywało, by muchi nie gryźli ich. Jak to się krówki od owadów odganiały, machając ogonem. A debesta dla ich było, jak ten ogon był cały w gównie i dostało się w czoło lub w ryj własny. Ryj cały w gównie, ale ja te gówno wypluwał. Tako rzecze Krzysztof. Trzeci film i ciąg dalszy serii o zwierzętach hodowlanych. Tym razem dzięki Krzysztofowi poznajemy konie. Krzysztof miał w Wilkowie 20 koni, w tym 4 ogiery. Konie lubią buraki cukrowe, bo słodkie lubią. Brukwi nie jedzą. Brukiew lubią jeść krowy. Krzysztof nieraz widział, jak zapładnia się klacze, bo sam miał, znaczy się statusiem, ogiera rozpłodowego z rodowodem. I ludzie, i ci z PGR-u przyprowadzali swoje klacze do tego ogiera, a Krzysztof pomagał. Wypisywał pokwitowanie, podpisywał się na nim i pieczątkę stawiał. On to robił, albo dziadek, gdy tatki nie było, bo tatuś upoważnił urzędowo ich obu do tego. Krzysztof z zachwytem wspomina, jakiego zwisa miał ten jego ogier. Tak piękny był to koński penes, że Krzysiowi nieraz stanął jego własny penes, gdy patrzał. A małe źrebaczki robi się tak. Krzysiu zagadywał do ogiera. Zaraz zapłodnisz, spuścisz z siebie. Po tej grze wstępnej ogiera i klacz wprowadza się do zagrody. Ogier wącha, wącha, wskakuje na klacz i rucha. Potem zakłada się ogierowi kantar, bo za duża ruchać nie można. Na klacz puszczać, żeby walił, walił i walił. Źrebaka można od klaczy oddzielić po roku, 2 latach, a sam źrebak rośnie tydzień, 2. A potem można jego i mamusie jego zaprzęgać do bryczki i ujeżdżać. Statyw redaktor jest w dobrym nastroju, bo Krzysztof pozwoli mu wypić otrzymany w darach żywiec puszkowy. Luzacko ściąga buty, siedzi na podwórku w skarpetach i wyśmiewa teorię, że on po rozwodzie, a psa Arona odebrano jemu. Na screenie wózek z supermarketu przetrzymywany w ogrodach belwederskich.